sobotę 16 czerwca odbyła się 9. edycja rokowego festiwalu Dolański Grunt w Karwinie. Organizatorem tego muzycznego wydarzenia jest Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Karwinie-Frysztacie. Na dobry początek zagrał zespół Fil, który porządnie rozruszał czeską i polską publiczność. Postaraliśmy się dać z siebie wszystko, bo publiczność była bezbłędna i oddali nam bardzo dużo swojej energii. Mogliśmy pokazać, na co nas stać, jeszcze jak nie było ciemno, jeszcze jak nie było, jak anioła głos, i pokazali na pewno swoje szczęście z nam. Także tak, cytując słowo piosenki. Bardzo się cieszymy, mamy nadzieję tutaj jeszcze wrócić. To był taki nasz pierwszy koncert tutaj jakby poza granicami, gdzie społeczność właśnie z Karwiny i z okolic mogła przyjść i posłuchać naszego zespołu. Wiem, że parę lat temu, chyba 2-3 lata temu, świętowaliście swoje 10-lecie. Jak się zespół Fil zmienił? Trochę się zmienił. Na pewno w kalendarzu lat przybywa, tego się nie da ukryć. Natomiast gdzieś myślę, że ten taki duch jest w nas samych, czyli nawet jeżeli mamy, nie wiem, 40 lat, tak jak my teraz, czy będziemy mieć 50, czy 60, to jeszcze na pewno nie jest czas na to, żeby szykować się na emeryturę. I to wszystko, myślę, że zależy od ciebie, od takiego pozytywnego spojrzenia, od tego, żeby przemycać w piosenkach radość, ale też radość, która płynie bezpośrednio z twojej duszy. Ja nazywam się Piotr Kupicha i mam wielki zaszczyt pozdrowić z słuchaczy OX.pl. Pozdrawiam serdecznie. Z kolei zespół Lombard rozpieszczał fanów swoimi największymi przebojami, takimi jak Przeżyj to sam czy Szklana pogoda. Na Zaolziu 6 raz w Karwinie na festiwalu Dolański Grunt po raz drugi, już dobrze wymawiam. Uwielbiamy tu przyjeżdżać, jest wspaniała publiczność, cudowna atmosfera, wspaniała muzyka. Naprawdę mamy tu przyjaciół, organizatorami tego festiwalu są cudowni ludzie, których kochamy odwiedzać nie tylko z okazji festiwalu, ale i oni nas odwiedzają w Polsce na innych koncertach i my też czasem jak tutaj przejeżdżamy, wpadamy do nich. Nas cały czas to, co robimy, po prostu bawi. I nam daje to satysfakcję, tym bardziej jak jest taka wspaniała publiczność. Mamy takie jedno założenie, żeby nie umierać na scenie, bo jeżeli dla kogoś jest to tylko job, jak to się nieraz mówi, albo jeden z wielu koncertów, albo jeszcze inne traktowanie, to nie ma sensu. My to, co robimy, traktujemy poważnie publiczność. Przez te wszystkie lata nasze koncerty, każdy, zdarzało się bardzo rzadko, że mogła jakaś energia być niepozytywna, ale jak może nie być tutaj energii, kiedy jest taki wspaniały odbiór i kiedy publiczność jest tak reaguje fantastycznie, to chyba jest nic lepszego dla zespołu nie może być, prawda? 37 lat, ale też ja 20 lat z zespołem Lombard śpiewam, więc jakąś tą energię wciąż na nowo zespół ładuje. I cały czas chce nam się nagrywać, grać i pracować, tak jak Grzesiu powiedział, po prostu najważniejsze jest to, żeby to, co robić, kochać i tą miłością się kierować, a nie się zmuszać. To co u was nowego? Gdzie was można spotkać, zobaczyć, usłyszeć? Co robicie? Nas można usłyszeć w całym kraju, bo jak, i nie tylko. I nie tylko, nie bo tylko. Jak co roku w sezonie, że tak to nazwę, jeździmy po całym naszym kraju i nie tylko, bo są lata, w których odwiedzamy po parę razy i Anglię, i do Niemiec wyjeżdżamy. W tym roku byliśmy na Litwie. Właśnie, chociażby Litwa. Bardzo, w Czechach jesteśmy bardzo teraz. Bardzo piękne, fantastyczne przeżycie właśnie, bo im dalej jedziemy na koncert, tym jest to bardziej, jest to ciekawsze dla nas, prawda? I też kierujemy się tym, poznajemy nowych ludzi, albo wracamy do tych samych, którzy po wielu latach ponownie nas zapraszają. Jest to cudowne, tak jak tutaj się wydarzyło, że po kilku latach wracamy do tego samego miejsca. By się wydawało, że przy powrocie może być różnie, a tutaj jeszcze lepiej, czy może tak samo, zawsze... Fantastycznie. Tak, zawsze fantastycznie. Cześć, tu Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak, zespół Lombard. Pozdrawiamy OX.pl. Na zakończenie tegorocznego festiwalu zagrał czeski zespół Krzysztof. Ta poprockowa grupa muzyczna założona w 1994 roku porwała publiczność do wspólnej zabawy.
Rafe. Myś pustki nasze, dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.